coś śpiąc. Ja też sobie zażyczyłam kawy, dużo w końcu napiłam się tej kawy, wiesz. Jakiś tam dzwonił do niego Andrzej, jakiś coś, i on jest widocznie w ośrodku AA, że go leczą od alkohola, że jest młody i jest po studiach i ten... No ale tylko tego mówił mu, że jesteś pizdą, mówi, że jesteś niepoważny i lekarz go tam wsadził do tego ośrodka, czy mu pomógł i tak. Ale on mógłby pracować i żeby on się nie wyżalał, że mu jest drzewa, jego matka chora na raka, a ojciec konfliktowy, także on tam nie jest, a przecież matka bardzo... No, także oczywiście, że nie powinien tam być, bo tak, to jest dla ludzi może bezdomnych, tak, tacy, którzy nie mają gdzie się podziać, którzy naprawdę nie mają gdzie się podziać, to wtedy tak, no. I ten Marek doradza, ja mówię, słuchaj, ty tak doradzasz, że najlepiej to komuś obcemu doradzać i słuchać cudzego radia, bo tam już włączył Radio Białystok. I tak udaje, że on jest, wiesz, z Białegostoku, tak. On często jak co robi, to tak oszukuje, wiesz, że on się podszywa, że... Ja mówię, słuchaj, najlepiej doradzać obcej osobie i słuchać obcego cudzego radia. No, a do Jezusa nawet mówili lekarzu, ulecz samego siebie. A nie, że on przyszedł tutaj nauczać, pouczać, no przecież jednak Jezus przyszedł, no. Żeby coś dawać, żeby coś rozdawać. I Marek mu tłumaczy, słuchaj, słaby idzie do mocnego, a nigdy odwrotnie. A ty, jako ten inteligentny facet i po studiach, to idziesz do, jako ten mocny do słabych i udajesz słabego i tracisz ten sposób. Tak mu tłumaczy, wiesz. No to przecież Jezus akurat odwrotnie był mocny, miał wiedzę i przekazywał to słabszym jakby, bo nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się zlemają. Także Marek robił wszystko odwrotnie, po żydowsku i to w sposób wypaczony, bo nawet sami Żydzi kiedyś wiedzieli, że niech nie wie lewica, co czyni prawica. No, jakim jezorem chlapie, to wiesz, on tak doradza każdemu. No to właśnie, więc ci mówię, że on ma pełno kobiet, tam jest to taki Andrzej, to Andrzej. On ma pełno różnych bab i im doradcy. I tak wiesz, jak chłop na miedzy doradza, bo on często te błędy, jak mówi, to mi się ten język kręci, nie umie powiedzieć gramatycznie nic, tylko tak wiesz, logicznie, troszeczkę lepiej jak Ewka, no bo ta Ewka mówi, ona jest zdecydowana, ale ona tak wiesz, mówi jak chłopka. Natomiast on mówi jak chłop, no to więc ciut może lepiej niż ta Ewka, no bo przecież był na dziennikarstwie pół roku na studiach i tu i tam, dzięki mnie kształcony z rosyjskiego, że nawet chemii go uczyłam wszystkich. No nieważne, nieważne. No i tak sobie pstrykałam tym telefonem, on tam gadał prawie godzinę z tym, i on tak bardzo dużo ma takich telefonów i ludziom doradza. No właśnie, on chciałby mieć, proszę ciebie, on chciałby mieć. A widzisz, a już tutaj źle myślisz, nie musisz być prawnikiem. I teraz mówił, że jak 30 pójdziemy do sądu, to on też chce być. I teraz mówi tak, świadkowie to może być cała sala świadków. To nie jest tak, że będą jednego przesłuchiwać. Oczywiście jednego jest obowiązek, proszę bardzo, ja będę oczywiście, ale świadków to może być cała sala. To więc pójdziemy i on mówi tak, Mareczek, to już jako świadek może mieć rzecznika. Jako świadek może mieć kogoś, kto go reprezentuje. Nie musi świadek wszystkiego gadać, może to nieco, ale musi mieć kogoś, kto powinien, kto go reprezentuje. I Mareczek w ten sposób. Tak, no ale im więcej tych świadków, tym lepiej. No. No. Właśnie. To ja ci coś powiem. Spółdzielnia Sław Nagmatwała, w jakim sensie? Spłacenie zawodu czy cokolwiek, to pisze tak, pan i spadkobiercy. No to po co to kłamać? A kto to są mianowicie ci spadkobiercy? No kim są? No nie ma. No to więc nakłamała spółdzielnia Sław i widocznie dlatego trzeba rozwikłać ten problem. Nie, oni wiedzą, że tam nie ma tej, ja mogę tylko powiedzieć, jeszcze uzgodnimy między sobą, czy to warto mówić, że tam jest jakaś kuzynka. Nie, to nie, to będą jeszcze szukali, a jak znajdą, no to wtedy, jak znajdą, to i tak, to też nie będzie krótko. No to co? A tak, to się muszą dać, bo problem jest, nie słyszałaś. O, eksmisje, i tutaj ta sprawa. My się tego namyślimy. A co? No, nie ma. Kto? Taka jest. Wygrać to, no jasnej cholery, no,
No. A to o to chodzi, żeby z ludźmi współpracować, nie mieć wszystkich gdzieś. Tylko... Właśnie. No. No, Mareczek też tam w telefonach mówił, że podróżować marzy, o podróżowaniu uwielbia to... No teraz tak jest. Jak nie ma kasy, nie ma pieniędzy. Wyobraźni można jechać i dzięki kasie cudzej, prawda? Można. Korzystać. Można. Czyli widzisz, Mareczek powinien się interesować zawsze gośćmi, a on nie umie się zainteresować gośćmi. O tak, o to chodzi. No. No to wiadomo, że to samo. Matka dobrze chciała, ale niestety. Tak. Matka dobrze chciała, ale na tym się tylko skończyło. Tak. Dobrze. Śpiewałam, śpiewałam. Kolędy, właśnie. O. O co chodzi? Tak. Dobrze, najlepiej gdzieś sobie pojechać. Właśnie. A jak to niebezpiecznie teraz jest wszędzie? Gdzie to ma iść? LWC też. Kiwanie na sieć. A, poczekuję.